Nasze pokazywanie pasji na naszych profilach social media jest bardzo naturalne, ponieważ pokazujemy swoją codzienność. Praktycznie codziennie jesteśmy na planie zdjęciowym, więc pokazujemy to, co robimy na co dzień, pokazujemy naszą pracę. To jest fajne, że lubimy swoją pracę. Moim zdaniem trzeba być autentycznym w social media. My jesteśmy, my nikogo nie udajemy. No, wydaje mi się właśnie, że to jest klucz do takiego sukcesu, żeby być autentycznym. Bo ile można kogoś udawać? No nie da się. Jak się sprzedasz taki, jaki jesteś i ludziom się to spodoba, to wydaje mi się, że to jest taki jedyny klucz do sukcesu, żeby tak to zrobić. Tworzymy więź z widzami właśnie za pomocą zdjęć, za pomocą pokazywania naszego codziennego życia, jak co robimy na co dzień, za pomocą Instastory, co wrzucamy. Jeżeli chodzi o taką rozmowę z widzem, to staramy się odpisywać na komentarze. Wiadomo, że no nie możemy cały czas siedzieć na telefonie, bo też mamy różne swoje obowiązki, ale staramy się odpisywać na te fajne. Też jesteśmy ciekawi w ogóle, czy im się to podoba, pytamy o rzeczy, co na przykład oni by chcieli zobaczyć. Także no trzeba się komunikować z tym widzem za pomocą właśnie czy komentarzy, czy jakichś haseł, filmików, nawet które można... Nawet takie serduszko po lajkowaniu jakiegoś komentarza. Myślę, że to też dużo robi. My raczej chronimy swoje rodziny, jakoś tak za bardzo nie pokazujemy. Ja jakoś tak nie chwalę się moimi rodzicami, czy moją najbliższą rodziną. Wydaje mi się, że twórca powinien właśnie pokazać coś, co chce pokazać, a nie pokazywać całą rodzinę, jak to wszystko funkcjonuje, tylko no, pokazać siebie, a nie dookoła... Ja powiem tak, co kto lubi, tak mi się wydaje. Może ktoś ma ochotę pokazywać swoją rodzinę, może rodzina też lubi świat social mediów, no to chyba nie jest jakiś problem. Ja bym tego jakoś tak nie oceniała i nie mówiła, co twórca powinien, bo to zależy od każdego. No ale jak wiadomo, każdy ma też swoje życie prywatne, więc nie pokazuje wszystkiego na kanałach. Nie wiem, czy się tak da pokazać wszystko na Instagramie. No nie da się, bo jak się da? No. Ciężko byłoby tak nagrywać... Wydaje mi się, że nie wszystko też się powinno. Ciężko byłoby się nagrywać chyba w każdej minucie swojego życia, więc Instagram to też jest jakiś taki wycinek z naszego życia i nie da się tam wszystkiego pokazać. Na co dzień nie skupiamy się nad tym, co ludzie o nas myślą, czy nas lubią, czy nas nie lubią, bo może dlatego, że też jakoś ten... Taki hejt nas za bardzo nie dotyka, jakaś taka fala hejtu nas nie dotyka. Znaczy wiadomo, że znajdują się w komentarzach jakieś takie hejterzy, przykre nie? wiadomości czasami, ale to... Ale to są ludzie, których my nie znamy tak naprawdę. A w porównaniu w porównaniu z tymi takimi pozytywnymi komentarzami, to jest naprawdę taki mały procent. Na 100 komentarzy może być jeden taki, który nam się nie spodoba, albo który mógłby nam ubliżyć, czy mógłbyś tam zrobić przykro, ale i tak nam nie jest, bo to są osoby, które nie są w naszym życiu, nigdy nie będą, nic do naszego życia nie wniosą. No więc dlaczego mamy się przejmować? Każdy ma hejt, a wydaje mi się, że hejt mają osoby, które mu zazdroszczą jacyś ludzie, bo to hejt pojawia się z zazdrości.